Jesteśmy w Muzeum Polskim w Ameryce i odbywa się już piąta coroczna wystawa Sztuka dla Serca, Art for Heart. Jest to wystawa, którą organizują wolontariusze muzeum oraz Junior Board Fundacji Daru Serca. Co roku, już po raz piąty, i zbieramy fundusze na te dwie wspaniałe organizacje. Jest to wystawa sztuk polskich artystów mieszkających w Ameryce, którzy pomagają nam, przychodzą tutaj, wystawiają swoje prace po to, żeby właśnie wspomagać te dwie wspaniałe organizacje. Dodatkowo naszym celem, pomysł jaki zrodził się tej wystawy, była także możliwość zgromadzenia, przyciągnięcia tutaj do polskiego muzeum Polaków, młodszego pokolenia, pokolenia polsko-amerykańskiego, tych, którzy urodzili się tutaj w Stanach Zjednoczonych, aby poznali polską kulturę, polską historię i, tak jak mówiłam, przede wszystkim pomogli tym dwóch organizacjom, pomogli tym wspaniałym celom, pomaganiu chorym dzieciom i w rozprzestrzenianiu polskiej historii i kultury w Chicago i w Stanach Zjednoczonych. Wystawa cieszy się coraz większą popularnością, więc co roku mamy coraz więcej artystów zainteresowanych, którzy chcą brać udział w tej wystawie, więc mamy jury, który wybiera tylko 15 artystów, bo na tyle niestety mamy tylko miejsca tutaj w muzeum, więc jest wspaniała sztuka i jest wielu już gości i artystów i atmosfera jest wspaniała. Lidia Wylangowska, malarstwo olejne, ewidentnie figuratywne. Jestem tutaj po raz następny z racji tego, że myślę, że trzymanie się w takich trudnych momentach razem, kiedy trzeba komuś pomóc, jest ważne. Przywiozłam dzisiaj parę nowych obrazów, parę oryginałów z takiej serii związanej z o relacjach ludzkich. Oprócz tego chciałam zaproponować mniejsze formaty tym razem, tak żeby można było wybrać coś w ramach, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset mniejszych kwot. Także spora selekcja, mam nadzieję, że w jakiś sposób to zadźwięczy i zabrzmi w duszach ludzi. Nazywam się Wojtek Glinkowski, na rynku funkcjonuję jako Wojtek. Jako że nazwisko i tak nikt po 5 minutach w tym kraju nie pamięta. A o sztuce, Bożeś kochany. Na tej wystawie prezentuję dwie serie obrazów. Jedna z nich nosi tytuł Wyciszone orkiestry. Jest to po prostu historia nas na co dzień, związanych z rzeczami, których nie możemy wykrzyczeć, a w sobie dusimy. Oczywiście w sztuce najważniejszy jest zawsze kolor i forma, czyli kompozycja, relacja tych dwóch rzeczy. Natomiast o ileś przyjemniej i lepiej pracuje się, jeżeli można to powijać wokół jakiegoś interesującego tematu. Także ta warstwa semantyczna pojawia się niejako wtórnie, natomiast dla tak zwanego widza popularnego zawsze jest pierwszorzędna. Druga seria to maski, za którymi się chowamy. A to ten obraz, który znajduje się po mojej lewej stronie. To obrazy, które również mówią o nas, w tej warstwie semantycznej, jako o wszystkich naszych lękach, niemożnościach i o tym, jak lubimy się, bo lubimy się chować za rzeczy, ludzi, twarze, które do nas nie należą. Czyli jakby kawałek prawdy o nas. Wszystkie te obrazy z tej serii, do każdego z nich został napisany wiersz. I jest to jakby moja forma multimedialnego przedstawiania sztuki, bo w taką wierzę. Czyli ja dla siebie nazywam to współczesnym pobartem, formą komiksu, który jest połączeniem piktogramu i tekstu. Nazywam się Teresa Chabczyk i dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt
prezentować swoją biżuterię na szczytny cel. Wszystkie materiały, które są używane do wyboru mojej biżuterii, to są naturalne kamienie i kryształy Swarovskiego. Czuję się ogromnie zaszczycona, że mogę wziąć udział w niej, ponieważ jak wiemy, część pieniążków ze sprzedaży obrazów idzie na dar serca, bardzo zacnej i tak długo istniejącej na Polonii organizacji. Cieszę się ogromnie, że przynajmniej w ten sposób będę mogła chociaż troszkę pomóc. Dzisiaj zaprezentowałam różne rodzaje sztuki, tak zwane do wyboru i koloru. Stoję na tle Sumije, to jest malarstwo pędzel na ryżowym papierze, które uprawiam już od przeszło 20 lat w stylu japońskim. Jest to dość abstrakcyjne malarstwo, ale, że tak powiem, technika jest XIII-wieczna. I także mam kilka obrazów olejnych. Także serdecznie Państwa zapraszamy, bo wystawa jest otwarta przez cały tydzień. Także proszę przyjść i poprzeć tą cudowną organizację, a również Muzeum Polskie, bo mamy tylko jedno Muzeum Polskie. I również część dochodu z tej wystawy pójdzie również na wsparcie dla Muzeum Polskiego. Także dziękuję ślicznie, zapraszam, bo wystawa bardzo ładnie wygląda i ciekawie. A bez sztuki nie ma życia, proszę Państwa. I ja chciałam również powiedzieć, że dla tych z Państwa, którzy nie mogli przyjść do nas na dzisiejsze otwarcie, wystawa będzie trwała jeszcze przez cały tydzień. W następnym tygodniu w środę od godziny 6 wieczorem do 10 mamy wieczór networkingowy oraz w piątek od godziny 7 do 11 mamy noc singles night, ale zapraszamy wszystkich, nie tylko singles, ale przede wszystkim singles. Będzie bardzo fajna zabawa i tak jak mówię, wszyscy mogą przyjść i zobaczyć wystawę, zakupić pracę. Wszystkie prace wystawione są na sprzedaż. Mamy też repliki, także jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na oryginał, jest możliwość zakupu prac w bardziej przystępnych cenach.